Bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych, druk nr 903. Nowelizacja omawianej ustawy ma na celu wdrożenie przepisów dyrektyw prawa unijnego w sprawie częściowej zmiany formy i treści prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, ujednolicenie prawa polskiego z prawem unijnym w zakresie wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym, umożliwienie polskim emitentom stosowania konstrukcji tzw. oferty kaskadowej oraz uproszczenie niektórych obowiązków informacyjnych związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej pomiędzy emitentem a KNF. Odnosząc się do szczegółowych zapisów, bardzo ważnym będzie ustawowe skatalogizowanie wszystkich wyjątków od obowiązku sporządzania przez emitenta prospektu emisyjnego. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie były mało przejrzyste, budziły wiele wątpliwości uczestników rynku i tworzyły pewne luki prawne. Istotny będzie także obowiązek rozszerzenia treści prospektu, jego zwięzłe podsumowanie. Pozwoli to bardziej czytelnie ocenić sytuację finansową i cel oferty emitenta. Istotą w zmianie z punktu widzenia zabezpieczenia interesu inwestorów będzie obowiązek gromadzenia wpłat pieniężnych z tytułu zapisów na akcje nowej emisji na wydzielonym rachunku bankowym operatora. Środki te mogą zostać przekazane emitentowi dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd. Dotychczas zdarzały się przypadki, że emitent konsumował środki z nowej emisji niejednokrotnie, nie doczekując zakończenia procesu emisyjnego, ogłaszał upadłość. Oczywiście tracili niedoszli inwestorzy. Innym istotnym nowum w nowelizowanej ustawie będzie możliwość umożliwienie polskim emitentom przeprowadzenia tzw. oferty kaskadowej. Istota jej polega na tym, że emitent, by szybko pozyskać środki z emisji, będzie mógł sprzedawać swoje papiery wartościowe wybranym instytucjom finansowym, te odsprzedawać kolejnym, aż docelowo inwestorowi detalicznemu, a wszystkie te operacje odbywać się będą na podstawie pierwotnego prospektu emisyjnego emitenta. Proponowane zmiany mają na celu także zwiększenie efektywności nadzoru nad ofertami publicznymi oraz lepszą spójność systemu kar, tak kar administracyjnych, jak również kar karnych. Niewątpliwie zaostrzone kary przyczynią się do większej odpowiedzialności emitentów za informacje zamieszczane w prospekcie emisyjnym, za treść reklamy i samą emisję. Tym samym spowoduje to, że inwestorzy będą posiadać większą wiedzę i będą bardziej świadomie podejmować decyzje inwestycyjne. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest za skierowaniem ustawy do dalszego procedowania w komisji. Uznajemy, że wdrożenie omawianych dyrektyw Unii Europejskiej w sposób istotny zwiększy efektywność działania systemu nadzoru nad ofertami publicznymi, wzmocni także bezpieczeństwo i zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego. Dziękuję bardzo.